Siemano wszystkim, z tej strony Feber, to jest kolejny odcinek z GTA 5, słuchajcie, lecimy sobie dalej, mianowicie misję C. Tym nie lada dziwnym pojazdem sobie tam polecimy. Mam nadzieję, że on dobrze jeździ, w sensie trzymać drogi się na pewno dobrze trzyma, natomiast pytanie, czy jest szybki, powiedzmy. Szału nie robi, ale na pewno na piasku jest bardzo dobry. Dobra. Możemy sobie skrócić. O, kamień. Całe szczęście go minąłem. Kamper. Uwielbiam kampery. Nie no, samobójca po prostu. Dobra, słuchajcie, co będziemy, kurde, po drodze jechać. Nie po to wziąłem ten samochód, nie? Uuu. W sumie ciężko to nawet nazwać samochodem, to jest pojazd pewnego rodzaju. Son of a bitch. Co on na czerwono się zrobił? Jakiś kretyn, kurde. Będzie się burał, że go, kurde, walnąłem autem, no. Good joke. I'm sorry. Kurde. Przynajmniej go umyję trochę, nie? Aha. No dobra. Lecimy dalej. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly Wallace. You're damn right. Chang. Spreadsheet. Let's head outside and talk terms. Quite in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. We want to explore other opportunities. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. So I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Hmm? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. 'Cause those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! No tak. Na pewno to rady mi tu jest, kurde. Potrzebne. Trevor! Okej. Chyba kawałek mamy, nie? No, niecałe 2 kilosy w sumie. Szybko pójdzie. Trevor Phillips! Elwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, fella! You wanna discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us! Start writing those names on tombstones, 'cause
Because I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! Serio? They're dead, all of them, inbred hillbilly twats. No i co? No się do punktu obserwacyjnego na wzgórzu. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll torch your cookhouse. Może schowajmy się za drzewem. Z drugiej strony. I dwóch poszło. Padł. Myślałem, że będzie iść dalej, cholera. Fuck. Fuck. Gdzie on jest? Fuck, on tu już blisko. Jak to się robiło? O. No kurde, no. Mamy niewiele życia. Troszkę poczekamy. Dead.
Weźże te broń. Tam się chowa. O, jest gościu. Trochę obrywaliśmy znowu. Na to wygląda, że zabiliśmy. Patrzysz, ja tak kurde nic nie mówiłem, ale skupiałem się w dużej mierze na właśnie na zabijaniu i bo mieliśmy dosyć mało życia. Więc wolałem tego nie schrzanić. Poszło wszystko z dymem. Holy shit. Dobra, musimy tym gównem znowu jechać. Prawda, nie ma nic innego. Furgonetka to nie jest raczej to lepsze rozwiązanie. Dobra, pierdzielić to. Gdzie mamy w ogóle teraz jechać? Bo nic nie mamy oznaczonego na mapie. The hell? Co się stało? Ale cóż to się stało? Czy coś my mamy tam jeszcze zrobić? Czy na jakiś telefon poczekać? O! Czy na jakiś telefon poczekać, czy aż to się ta chata spali? No bo nie do końca. Kumam. Może do tej furgonetki mamy wsiąść. Ewidentnie nie. What the hell? Ucieknij z gospodarstwa, ja pierdzielę.
Ale ja jestem, kurde, ślepy. Ale to przecież byłem już na autostradzie, no to, to kurde, no. Przecież zaliczyło się jako ucieczka, nie? Whatever. A tam stała policja. Ha! Tam na dole jest lepsze autko. Ukończono. Cholera, nie zjadę tam. Ale tam była świetna fura. Dobra, lecimy, słuchajcie, do misji T. Może sobie... To jest prosta droga. Dobra. Zobaczcie, muszę odpisać za... na SMS-a. Którego nawet nie wiedziałem, że dostałem. Chciałem spojrzeć, ile mamy ten... ile już nagrywam, a... A, 16 minut, dobra, czyli jeszcze tą jedną misję może uda nam się szybko jakoś wykonać. I tego. Będziemy kończyć, nie? Oh, sorry! Ouch. Wróciliśmy do domu. Get back here. You're not even hidden. Have you got it? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know. You said you wasn't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in LS. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I look through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Woo! Don't you ever not tell me things I want to know! Sorry, Trevor. Run, you little bastard! Get out here! We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, Wade, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we gonna stop for ice cream? Nie, wsiadaj do tego! To jest gówno! Come on! Już tym lepiej pojechać. Where are your people at in Los Santos? It's just my cousin there, Floyd. He's bumped in with his girlfriend someplace called Vespucci Beach. Wyłączcie to radio. What's your stop? Family's important, Wade. Not as important as the man oh, that employed you, mentored you, and fed you. Bloody hell. Amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ma to auto, kurde, ten. Ręczny. To nie wiem, dlaczego wcześniej nie mogłem go używać. Ale świetna pogoda. Holy shit. Pioruny napieprzają, kałuże na drogach, kurde, świetnie to wygląda. Trevor, I don't think we'd be welcome there. I mean,
Shit, shit, shit! Oh fucking shit! Nie mam pojęcia, jakim cudem jeszcze żyjemy. Ale zaraz przestaniemy. Fuck. Wynurz się, wynurz się. Nie wiem jak, ale się wynurz. A tamten żyje, czy zaraz zginie? Się utopi? Dobra, nie wiem. Pewnie zaraz będzie misja nieudana. Zabiłeś. Wróć. No serio! Jak mam pod niego wrócić? No, come on, dude, mam auto. A jesteś tu. Wsiadaj, bo ten kretyn tu idzie. Idiota! Dobra, wreszcie jakieś normalne auto, ja pierdzielę. Chyba. O, shit, znowu tu? Do przyczepy. Nie to. Bomba przylepna. Możemy to zrobić po cichu, a możemy przejechać, ale nie, przejechać będzie kiepsko. Dobra. Nawet nie wiem, gdzie tu kurde oni są, ci wrogowie. Bez kitu. Gówno widać. Okej. Ta jedna, tam jedna jest w ogóle gdzieś w środku, ja pierdziu. Kurde, tutaj jakąś ominąłem. Dobra, na razie te... Może na zewnątrz? Nie no, musimy do tych tutaj dojść. Przynajmniej do tej jednej tutaj. To... Ona się znajduje po drugiej stronie. Może na to wejdziemy? Nie, no nie da się, serio. Kogo tu nie ma? Krytycznie jest noc, więc... Wszyscy śpią. Tamtą, tak? Tam ktoś siedzi? No kurde, siedzą. Z drugiej strony podejdźmy. W takim razie i rzućmy. Cholera, ale z tej strony to znowuż... Czy tu nikt nie siedzi, nie? Dobra, jest. Musimy tu zejść na dół, bo inaczej nas zauważą. Co jest kurde? Słyszeli mnie, może mi powiesz. Bitch, please.
Jakim cudem, kurde, tam ta pierwsza została w ogóle nagle? Znaleźli tę bombę, czy co, kurde? Przecież tam już podłożyłem. Tutaj na tą cholera muszę podrzucić, ale tutaj to mi przeszkadza. Płot. Rzuć i spieprzaj. Nie trafiłem. O Boż. Wyżej rzuć. Dobra, udało się. Kurde, tędy zapierdzielać naokoło teraz. W sumie nie tak do końca naokoło. Muszę jakoś do tych tutaj dotrzeć. O, to nie będzie łatwe. Stworzywszy na to, że ja tu nic nie widzę. Czy ktoś tu jest, czy nie? Gdzie tu jest tyle, kurczę. No ale dobra, możemy. To jest tamta przyczepa na pewno. Nie doleciało. Ale mamy tego w ogóle ograniczoną ilość, więc może nie eksperymentujmy, tylko po prostu wycelujmy. I rzućmy. Cholera. Dalej się nie udało. Mamy jeszcze 12. O, serio, muszę bliżej podejść. Stąd się uda bez problemu. Dobra, i teraz... Kogo tu nie ma, nie? Z drugiej strony. Ale tu był gościu przecież. No i jest! Pierdziele. Muszę obejść w ogóle to wszystko naokoło, kurde. Dobra, tu mnie nie usłyszy ani nie zauważy. Z przesady. Ja pierdziele, ona jest gdzieś tam w środku. Cholerny świat. Gdzie jest ta cholerna przyczepa? I gdzie oni są? Przede wszystkim reszta tych typów, cholera. Tamta, nie? Dorzucisz to? Zauważyli chyba bombę. Nie wiem. G. Ho, ho, ho. Biegaj, 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 biegaj. A to byli turyści zwykli, no dobra. Kurde, gonią nas. Chyba. Oh my god. Nie, nie gonią nas. Fuck. Oh my god. Lube up your eye hole, fucker, 'cause I'm gonna fuck your tiny mind, huh?
I am about ready to turn you into roadkill! Please, don't turn me into anything! I just want to be away! Patrzę, co oni tam robią. Fuck it! No, Wade! Are we nearly there? You keep this up, you're not gonna get there at all! Can you tell me a story? No, Wade! Let's play a game then! You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first! I'm nanotechnology! You're what? Ooh! Damn it! I gave it away! I wasn't supposed to say what I am! I'll start again! Animal, vegetable, or mineral? Hey! How about this? I'll tell you a story, if you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called... Oh, shit. Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have, but he didn't know what to do with it. He should become a baseball player. No, he shouldn't, because he's not a fucking sellout. Ole furka. He did for a while, but his coach accidentally had a stick jammed up his ass. That's it. That fuck, giant fuck, straw. Fuck. Los Santos. This is the place. I seen it on the holiday card. So, this is Los Santos. I guess it is. I always wanted to come here. But you got stuck in the desert? It's still San Andreas. Best part of the state. Dobra, ciśniemy, już daleko nie mamy. Nie chciałem się odzywać, gdy oni tam gadali. Może ktoś chciał sobie posłuchać. Znaczy, no, w sumie też częściowo czytałem, co tam gadali. I co? So, Michael, fuck yeah! Powiem wam szczerze, że mi brakuje takiego widoku, kurczę, na moje miasto. Właśnie tak, kurczę, na takiej górce, żeby sobie stanąć, podjechać autem i sobie popatrzeć. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Okay. Floyd ain't around here. What are you doing? Los Santos, the city. 3 kilosy jeszcze. Dobra, czyli troszeczkę się odcinek przedłuży, tak jak ostatnio. Jakbyśmy zmienili auto, może byłoby szybciej. About that boy, Trisha? Ah, yeah. Where were we? Right. So, this kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. And it was all going well until no, serio, gościu. Just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. Sent him into a deep pit of doubt. Dobra, już tym złomem jakoś dojedziemy. Teraz już jest suchy asfalt, więc jakoś się trzyma tej drogi. Fuck, to w ogóle nie skręca. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes, he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. You know what? Little Trisha did rob people, and little Trisha was good at it. Fuck. Lived happily ever after? For a while. Until the troll met another troll in a strip club, and they fell in lust, and he bought her a pair of... Son of a bitch! So she could make more money stripping. Maybe a little on the side without call work, but you didn't hear that from me. Wow! And then she pushed out a pair of little trolls and the big bad troll under the bridge went soft. Kiepskie auto, nie polecam. New friend called Brad, and he was thinking about cutting Mike off. No! Oh, we're near Floyd's house. I seen it on iPhone maps. I'll give you directions. It's straight here. Keep it straight now. Take a left here. Wrong way, Trevor. It's a left up here.
Just keep on a minute. I turn right here. Go straight on here. This is the place, I think it is at least. Pod samą chatę. It's up here, Trevor. Floyd, it's me, Wade. Who? Me, Wade, your cousin. Who? Your cousin! Fuck! He's come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you, Wade. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here, he's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy we've never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait. I ain't got no booze. Then you go out and fucking get me something. You go too. Okay. Fuck. Mogę zrobić jako kryjówkę za parku PS w wyznaczonym miejscu, aby je zapisać. Okej. Przyjaźń to magia. Kontynuuj. Zakończone zadania, słuchajcie, także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.